Dawaj, zbieraj, 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 zbieraj. Mamy już 54 minuty na liczniku. Proszę państwa, już zaraz godzina będzie nagrywania. No ale myślę, że tak sobie dojdziemy do godziny 20, godziny 30. Asura, następny ten miniboss? No, tak mówię, myślę, że do półtorej godziny, może godziny 20 dojdziemy i zakończymy se sesję, żeby wiecie, żeby tak już trochę mieć na zapas nagrane. Oh man, that's just begging to be climbed. Imagine the view. Fioletowe monety to wyjątkowe przedmioty, które można używać w fioletowych portalach. Znajdźcie jak najwięcej tych monet, aby wykorzystać je szukając ukrytych portali. Dobra. Mam to na uwadze. A teraz mamy tą Asurę, tak? Pójść unicestwić. Mogę sobie jedynie na nim kombo nabijać. Dobra, nabijamy sobie kombo. To 38. Dobra, czyli ten boss polega na tym, że on uderzy tą swoją łapą, mam rozumieć, tak, i potem my mamy za pomocą tej łapy wspiąć się do góry, tak już bez żadnych tutaj śmieszków, heheszków. Tylko jak ja mam się tam dostać, za pomocą tych niebieskich cosiów? Tych okręgów niebieskich? Na to wygląda. Tak, za pomocą tych okręgów. Tylko tam muszę jakoś tak się dostać, żeby tam do góry się wybić faktycznie. Wow, dobra, to było mocne w tym momencie. Uwaga. Fuck. Nie. Moje pierścionki. Nie no. Dobra, zostały mu tylko dwa, tak? Dobrze widzę? Chyba dobrze, widzę. O, tu teraz trzeba uważać, ponieważ tutaj jakieś pole elektromagnetyczne wystrzeliło. Te czerwone nas w dół sprowadzają. Wiecie co, ja bym zawalczył dalej z tą Asurą. No tak, bo Asura to raczej żeńskie imię niż męskie. Ale kurde, pierścieni nie mam. Kurde, nie w tę stronę. Mógłbym R2 faktycznie biec, ale... Nie no, opuść trening. Nie chcę w żadnym treningu być. Okej, jest grubo. Wow. Trzeba uważać teraz. Bo tu faktycznie nie jest dobrze. Wow, żę.
O, elegancko, super, super. Jedziemy. O kurde. Mamy kolejne koło zębate. Jesteśmy biedni, bo nie mamy pierścieni. Ale to mniejsza. Ale mogę sobie przecież wyczarować w ten sposób pierścienie. Czekajcie. O właśnie. Zawsze zapominam, że jest ta przecież mechanika. Dobra, to teraz tu się kierujemy. Znajdź przyjaciół. Mamy jakiś przyjaciół? Uhuhu. Ej, ale ładnie tu tak... Teraz pora dnia się taka fajna zrobiła, takie popołudnie jest późne. Blisko wieczoru, widzicie? Czyli w tej gierce będzie się pora dnia jeszcze zmieniać. Fajnie! Naprawdę, kurde! Amy, is that you? Hello? Is someone there? Help me! Hang on! Maybe messing with the ruins will fix things. Was only half here. I feel fine, but that energy that was holding me prisoner went into you. Eh, I've been infused with weird zappy stuff before. Besides, I feel like it gave me some kind of boost. Well, in that case, we need to get moving. If I was trapped, I'm sure Tails was too. Good call. I'll scout around and find you later. Deal? Deal. Be careful. Careful? Where's the fun in that? You are the key. Be empowered with this technique. Ta Amy to jest jakiś podrabianiec, proszę państwa. Ej, no serio, ona jest jakimś serio podrabiańcem, ponieważ... No wszyscy znamy Amy z serii Sonic i Amy za każdym razem była taką, no jak to się mówi, upierdliwa była ona. Ona wręcz ciągle tego Sonica ścigała, nie dawała mu żyć. A tutaj okazuje się jakimś zrozumieniem? Nie wiem, Amy, kurde, co się z tobą stało? A, pociśniemy teraz tego frajera. Czyli tak jak mówiłem, jest tutaj pora dnia. Ej, powiem wam szczerze, się czuję, jakbym teraz grał trochę w takiego Jacka i Daxtera, ale w Soniku, no nie? Jacka i Daxtera mam na myśli chociażby takiego The Precursor Legacy. No oczywiście w Jacku 2 i 3 też były zmiany tego. Pory dnia i tak dalej. Chociaż nie, bardziej chyba w Jacku 1 to było. I w 2, ale w 3 nie pamiętam. Chyba też było, ale to w jakichś tam innych lokacjach. Dobra. Pociśnięty zostałeś, fraglesie jeden. Dobra, gra nam tutaj pokazuje, żebym podszedł, bo za... O właśnie, tam jest szmaragd chaosu, który warto byłoby przytulić, prawda? No tak mi się wydaje, że warto byłoby przytulić go. Ale zbiegniemy. Chyba tam jest ten szmaragd, no przynajmniej mapa mi tak pokazuje. Zbliżamy się. Ohohoho. Jest i on. Thank you.
guess that's one of the Titans keeping Amy trapped. Where'd you come from? Are you trapped too? Do not approach the Titan. Sorry, kid, but I've got a job to do. If we are fortunate, it will destroy you. Wow! Co tu się dzieje? Te wybuchy! Ta akcja! Wow! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! Yes! 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 Ale w pysk dostaje! Okay, I'm not taking that thing down the traditional way. I'm gonna need the Chaos Emeralds. And maybe a little bit of luck. To prawda, Sonic, potrzebujesz tutaj szczęścia. No, zgadzam się z tobą w 100%. A propos w ogóle tłumaczenia na polski, tych polskich napisów, widzę, że Cenega, bo na pewno oni stoją za spolszczeniem, nie wierzę, że ktoś inny. Cenega widzę, że bardzo chce być młodzieżowa i są takimi śmieszkami, bo od kiedy Sonic mówi soreczka, kurcze pieczone, zwróciłem na to uwagę, tak więc Cenega, wy śmieszki jedne, haha, wy młodzieżowi jesteście w ogóle. Ja pierniczę. You are not ready. Return when the time is right. Zbieraj mające kształt serc pamiątki po Amy. Aby uratowanie Amy stało się możliwe, pamiątki po Amy można zdobyć eksplorując wyspę, łowiąc ryby i używając cyberokręgu. Dobrze, będę tak też i robił. Aczkolwiek chyba sobie zaraz będziemy kończyli tę sesyjkę. Godzina i 10 minut. Myślę, że z tego przynajmniej z dwa odcinki wyjdą, jak nie lepiej. No, z dwa, może z trzy nawet wyjdą, kto wie, kto wie. W każdym razie na pewno będzie to dosyć długa seria. To mogę was już od razu w tym momencie zapewnić. Ale no, powiem wam szczerze, że akcja w tej gierce no trzyma bardzo mocno w napięciu i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Bardzo. Naprawdę. Tyle. Nie mam nic więcej do dodania. Spróbujmy robić te okręgi, może znajdziemy jakąś pamiątkę po Amy. Nie, nie ma żadnej pamiątki, ale natomiast są pierścienie. A to też jest ważne. Pewnie, że tak. Zbieramy co trzeba. Nice. O, tu mamy jakąś pamiątkę po Amy. Jak zbierzemy oczywiście wszystkie, no to Amy będzie zadowolona i będziemy mogli ją uratować. Super, fajnie. O, już dzień nastaje. Widzicie, tak długo gramy, że aż dzień następuje. Kurcze pieczone. Koko, pustelnik i nasiona.
Dawaj Koko Pustelnikowi czerwone ziarna mocy, aby zwiększyć siłę ataku Sonika. Dawaj mu niebieskie ziarna pancerza, aby zwiększać obronę Sonika. Dobrze, mam to na uwadze, spokojnie. Nie musicie mi tutaj twórcy o tym przypominać. Mam takie rzeczy na uwadze. O, to jest piękny widok na zakończenie tej sesji. Kurde, już się noc robi. Ajajajajaj. Ale dobra, możemy sobie tak stanąć. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tej sesji nagraniowej podzielone na odcinki. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Uzasadnijcie w komentarzu, jak wam się ogląda, czy w ogóle was kupiła ta gra, czy was nie kupiła, co w ogóle o niej sądzicie, co sądzicie o moim prowadzeniu. Wszystkie opinie możecie napisać na dole. I tak jeszcze od razu napomknę, że jeżeli nie będziecie dostawali powiadomień na YouTubie, to na Instagramie, ponieważ mam również Instagrama, jest w opisie, bankowo będziecie mieli powiadomienia o nowych filmach na kanale. A na grupie na Facebooku oraz na Discord integrujemy się ze sobą, informuję was o live'ach, o tym, co tam się u mnie dzieje, co tam planuję i tak dalej, i tak dalej. No i tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia. Nagrywałem to 8 listopada w dniu premiery. Dosłownie, kiedy gra już się pojawiła, to ją zainstalowałem. A wy będziecie to widzieli następnego dnia, pierwszy odcinek, czyli pierwszą część. Będziecie widzieli już jutro, 9 listopada, o godzinie 15. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie!